Niesamowite 5 złotych w stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Moneta w takim stanie wysłana przez Was. Czy ona naprawdę kosztuje aż tyle pieniędzy? Cześć, witajcie. Nie tak dawno całkiem dostałem znowu zdjęcia takich monet, że tu jest jakaś moneta taka wykopana, znaleziona i ona jest inna. Czy ona kosztuje więcej w takim stanie? Słuchajcie, miesięcznie dostaję do 10 zdjęć takich monet, wygrzebanych z ziemi, po zimie ze śniegu, gdzieś przeleżała, nie wiadomo gdzie, w błocie, parę lat i później, no ta akurat 2018 rocznik nie będzie starsza niż 2 lata, dwie zimy być może przeleżała i ta moneta, ona tak wygląda, jak skoroduje, zerdzewieje, nabierze jakiegoś takiego koloru. Powiem nawet, fajnie to wygląda, ale ta moneta jest tylko wartość nominalna. Jest to 5 zł, w dalszym ciągu 5 zł. Ciekawe, czy pani w sklepie by mi to przyjęła. Na pewno automat na kawę przyjmie z miłą chęcią, bo jest to 5 zł nominalnie. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 38 424 tysiące nakładu. Moneta w stanie idealnym za parę złotych. W gradingu NGC wysokiej noty widziałem, poszła za 150 chyba złotych, więc jedynie w tej sytuacji ta moneta będzie droga. Jeżeli macie taką monetę w domku, to ona nie trzymać po 100 sztuk takich monet z obiegu wyłapanych, wydać, zostawić sobie jedną, dwie, bo jest jej za dużo i nigdy ona w tym stanie zniszczonym, a już w ogóle takim jak tu na filmie, nie będzie nic warta. Jedynie ideały mennicze będą jakieś tam troszkę lepszej cenie. Ale jako, że zbliżają się wakacje, mamy tutaj awers tej monety 2018 5 zł i ci ludzie z tymi wykrywaczami metalu po plażach wszędzie chodzą, najwięcej w wakacje, znajdują takie monety, więc ja zacznę sobie zbierać takie monety na przekór wszystkim. Kto będzie miał taką monetę zniszczoną, tylko nie róbcie sami, jak gdzieś ktoś znajdzie, tak? Bo żeby nikt nic nie kombinować. Ktoś gdzieś znajdzie taką monetę. Po zimie nieraz taka moneta była czarna. Człowiek wydawał. Ze śniegu gdzieś przeleżała w wodzie. Kto znajdzie taką monetkę, wysłać zdjęcie na Instagrama. Chętnie odkupię, ale po cenie nominalnej. Stworzę sobie taką kolekcję, bądź ktoś będzie chciał zasilić moją kolekcję. Stworzę sobie kolekcję czarnych monet. Jakby to można nazwać, trzeciej RP monet właśnie skorodowanych, zniszczonych przez warunki atmosferyczne. Wiosna, lato, jesień, zima. Moneta leży gdzieś w błocie, znajdywana wykrywaczami bądź na plażach. Wygląda potem to tak. Dziękuję Ci, mój drogi widzu, który mi to wysłałeś, tą monetę. Pierwsze było zapytanie, czy ta moneta jest coś więcej warta niż nominał. Po otrzymaniu odpowiedzi, że jest to zwykła 5-złotówka zniszczona, skorodowana w warunkach atmosferycznych, no to widz zdecydował się mi ją wysłać. Dziękuję Ci bardzo za tą monetę i postanowiłem stworzyć taką kolekcję monet znalezionych. Teraz zbliżają się wakacje, tak jak powiedziałem, więc będzie więcej tego monetka. Prezentuję się Wam, powiem nawet, takie kolorki idzie uzyskać fajne w niej. Mamy teraz zbliżenie makro tej monety. Widzicie teraz dokładnie, jak tutaj postępowała rdza, nawet jakiś zielona, nie to patyna, nie to nie wiadomo co mech, czy jakby to nazwać. No i ten rewers. Popatrzcie się, jak to wygląda. 5 zł, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jakieś większe zbliżonko. Makro. Widać, że moneta jest zniszczona. Jeżeli ktoś takie monety posiada, no to proszę je odezwać do mnie na Instagramie najlepiej, bo maile sprawdzam raz na parę dni i wtedy będzie wszystko wiadomo, wyślecie mi zdjęcie. Stworzę sobie kolekcję, skoro mi wysyłacie co chwila zapytania, to ja sobie stworzę kolekcję takich monet, tak jak już powiedziałem wcześniej, zniszczonych, ale dalej to jest 5 zł. I teraz mi powiecie, że to jest profanacja, że wkładam do cholerka taką brudną monetę. No ale co tam, kolekcja to kolekcja. Zdobyłem 5 zł do mojej kolekcji dziwnych monet. A kto mi zabroni zbierać takie monety, powiedzcie?
Pamiętajcie, kolekcje stworzycie sami, wasza wyobraźnia, to co chcecie zbieracie, nie sugerujcie się czasami tym, co ktoś zbiera, że moda jest na to czy nie tamto. Ja przez wakacje wam pokażę różnego rodzaju inne kolekcje albo pomysły na budowanie kolekcji, nie tylko tych drogich, które są teraz w modzie, gdzie ceny naprawdę są wysokie, ale według waszego widzimisię. Także zapraszam. W okresie wakacyjnym trochę inne odcinki. Mam nadzieję, że wam się będzie podobać. Nie będzie też często, będzie rzadziej, ale coś będę wrzucał zawsze numizmatycznego bądź związane z kolekcjonerstwem. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!